Agnieszka Włodarczyk i Marysia Rotkiel to nasi dzisiejsi goście. Marysia nie występuje w tym programie, ale będzie opowiadać nam o tym, co nam robi stres, co nam robi zmęczenie, co nam robi bycie pod presją. Zanim jednak Marysiu oddamy głos, Agnieszko, były takie momenty, kiedy czułaś, że przestajesz być sobą, taką normalną, miłą, zwyczajną, sympatyczną, kochaną, do rany przyłóż? Nawet jeżeli nie jestem do rany przyłóż, to też jestem sobą. Jakby ten program pokazuje różne oblicza i ja też widzę siebie no taką, jaką jestem tak naprawdę. Ale byłeś, to jest obnażające. Czułaś w sobie zło w momencie, kiedy po prostu brakowało trochę przestrzeni na wypoczynek? Byłam zmęczona, czy czułam w sobie zło? Myślę, że nie. Bo ten program też pokazuje ludzi, że towarzyszyły z różnych stron, jak mówię. Głównie dobre emocje. Pokazuje ludzi ze stron, których nie spodziewaliśmy się wcześniej dostrzec, bo zwykle ludzie na czerwonych dywanach, znane osoby, gwiazdy, celebryci, uśmiechają się, wdzięczą i prężą, a w tym programie czasami pokazują taką, ciemniejszą stronę. Mnie interesuje relacja z Marysią. Czy ona się... Bo to z partnerką tą. Twoja partnerka, przyjaciółka, czy takie wyzwania, takie nerwy, podjęta walka o zwycięstwo w programie, jakoś zmieniły wasze relacje? My na pewno się bardziej poznałyśmy. Poznałyśmy się głębiej, jakoś tak... No też poznałam Marysi ciemniejsze strony, ona poznała moje ciemniejsze strony, ale da się z tym żyć, dalej się przyjaźnimy, więc można. Jak sobie z tą presją radziłyście? Były takie momenty rozładowywania, nie wiem, rozmową, medytacją, wściekłością, odejściem pod drzewo? Tak, były. Była też taki rodzaj medytacji, odejście właśnie na bok, czasami płacz. Też oczywiście nie chciałyśmy, żeby to wszystko pokazywały kamery, no ale na to się zgodziłyśmy, więc nie mieliśmy na to wpływu. A obecność kamer w takim programie non-stop w zasadzie, bo one wyłączały się bardzo rzadko, potęgowała tę presję? Trochę tak. No, to było stresujące. Jak w domu Wielkiego Brata. Tak, to nieustanna kontrola. Marysiu, co z nami robi stres? Czego się możemy o sobie dowiedzieć w sytuacjach takich trudnych, czasami ekstremalnych? One nie muszą dotyczyć programu Azja Express. Pracy, projektu, który mamy wspólnie zrobić, grupy, w której pracujemy. No właśnie, jest takie fajne powiedzenie, że tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. I stres nas sprawdza, znaczy pokazuje nas w sytuacjach, które nie są wyreżyserowane, bo tutaj na przykład w studio widzicie Państwo pięknie umalowanych gości, pięknych prowadzących, a my też nie zawsze na co dzień tak wyglądamy i też nie zawsze na co dzień tak się ładnie uśmiechamy. I stres jest właśnie taką sytuacją, gdzie nie ma tego pudru, nie ma tego make-upu, tak? On nam pokazuje, jacy potrafimy być czasami bez tej cenzury, którą sobie narzucamy. Więc stres nam może pokazać, że jesteśmy odważnymi, bardzo empatycznymi ludźmi, że potrafimy stawiać czoła wyzwaniom i pomagać komuś, pomimo tego, że nam jest niefajnie, ale może nam też pokazać, że potrafimy być agresywni. To jest taka prawda, z którą często nas konfrontuje. I dobrze, tak, bo my skonfrontowani z tą prawdą możemy coś zrobić. Możemy popatrzeć na siebie i powiedzieć, kurczę, nie podoba mi się moje zachowanie, bo nikt nie jest idealny. Każdy z nas ma na koncie taką sytuację, z której nie jest dumny, że właśnie pod wpływem stresu powiedział, zrobił coś, co nie było fajne. I to nam daje bardzo duży i bardzo taki mocny obszar do pracy nad sobą. Więc możemy powiedzieć tak, stres nas obnaża, pokazuje nam, jacy potrafimy być. I piękni, bohaterscy, i też tacy bardzo ludzcy. Ale tacy jesteśmy, nie jesteśmy jakby jednowymiarowi. A sposób na takie rozładowanie stresu, żeby nie doszło do wybuchu. Bo stres to też kumulacja małych drobiazgów, małych szpileczek, które potem się kumulują. Tak naprawdę, słuchajcie, to co jest ważne, tylko też nie chcę wam zrobić wykładu, bo pewnie na to nie mamy czasu, że stres jest tak z definicji, to jest tak naprawdę mobilizacja naszego organizmu, psychofizyczna. To też jest utrata równowagi psychofizycznej. Ale najważniejsza jest interpretacja sytuacji. Jak popatrzycie sobie w mądre książki, to tam przeczytamy. Jest to interpretacja, czyli my możemy zinterpretować sytuację. Ona robi mi na złość, ona nie chce zrobić czegoś dla mnie, ona mi utrudnia, albo możemy zinterpretować czyjeś zachowanie i sytuację, jej jest z tym ciężko, tak? Ważne, żebym ją wsparła, możemy zinterpretować problem nie do rozwiązania albo wyzwanie. Więc najważniejsza w trudnych sytuacjach, które nas stresują, jest nasza interpretacja. Co ja sobie w głowie wyświetlę na temat tego, co się dzieje, jak ja się nastawię do świata, do sytuacji, czy ja uruchomię konstruktywne działanie i co z tym zrobię.
Bo jak się będę kotłowała w swoich emocjach, że się wkurzam, że ktoś mi robi na złość, że to jest beznadziejne, że ja jestem beznadziejna, to oczywiście te moje reakcje na stres będą destrukcyjne. A jak często wyżywamy się na drugiej osobie, mimo że czasami jest to nasza wina? Każdemu się zdarza. To też jest ważne, tak? Żebyśmy tutaj z siebie nie robili bohaterów. Mi też, mimo tego, że ja nad sobą, bo mój zawód ode mnie tego wymaga, pracuję wiele lat, to też mi się zdarza niestety rozładować w sposób agresywny stres. Natomiast niezwykle ważna jest taka samoświadomość i tego można się uczyć. Ja mogę nauczyć się obserwowania siebie, kiedy zaczyna wrzeć, tak? Kiedy już ta para po prostu bucha i zaczyna ten czajnik cały aż chodzić i mogę się nauczyć sposobów, które są dla mnie najbardziej skuteczne w zależności od mojego temperamentu na rozładowywanie stresu. Jest jeden sposób uniwersalny. O 21:30 należy włączyć Azję Ekspresji. Wszystkim przejdą wszystkie stresy, bo oni się będą stresować za was. Bardzo wam dziękujemy za tę wizytę. Dziękuję. No a my teraz do manufaktury futer uderzymy. Cokolwiek państwo myślą o tym, obejrzyjcie materiał.